Wakacje, przygoda, bezpieczeństwo to wydarzenie mające na celu zakorzenić w dzieciach i młodzieży dobre nawyki dotyczące bezpieczeństwa na ulicy, w górach czy nad wodą. 18 maja służby ratownicze pojawiły się w katowickiej szkole podstawowej nr 56 imienia Henryka Sławika. Przedsięwzięcie, które się nazywa, ma takie ogólne hasło: wakacje, przygoda, bezpieczeństwo. Skierowana jest ta akcja dla dzieci i młodzieży naszych katowickich szkół i mamy tutaj w naszym planie możliwość odwiedzenia kilku szkół. Będziemy do tych szkół podjeżdżać i będziemy przeprowadzać te akcje. W jednym miejscu skupiamy sporo podmiotów, sporo jednostek ratowniczych i tak mamy tutaj Straż Miejską naszą katowicką, mamy policję, mamy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe. Dzieci mogą się tutaj zapoznać ze specyfiką danej pracy, a jednocześnie przyswoić sobie, przypomnieć sobie pewne najważniejsze informacje dotyczące po prostu bezpieczeństwa. W dniu dzisiejszym próbujemy pokazać młodzieży, jak przygotować i udzielać pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia razem z wykorzystaniem defibrylatora automatycznego, jak również wytłumaczyć, gdzie uciskać klatkę piersiową, w którym momencie przestać, jak wezwać służby ratunkowe. Pokazać to też młodzieży, że zawsze na nas mogą liczyć. No, proszę Państwa, starajmy się uczestniczyć, przebywać nad wodą tam, gdzie będą kąpieliska strzeżone, tam, gdzie są ratownicy. Jak przychodzimy na kąpielisko czy na jakiś akwen strzeżony, a mamy dzieci ze sobą, nasze dzieci, to je pilnujemy, ale również jeżeli widzimy dziecko, powiedzmy samotne, gdzieś tam chodzące nad brzegiem wody, warto się tym zainteresować, powiadomić odpowiednie służby, czy ratowników, czy gestorów obiektu, czy policję, bo to jest też potencjalne zagrożenie. Pokazujemy sprzęt do ewakuacji w terenie zarówno zimowym, jak i letnim, górskim. Oraz mamy taką dla dzieciaków zabawę w formie poszukania przez ABC lawinowe poszkodowanego, odnalezienie go, odkopanie i ewakuacja z tego terenu zagrożonego. To jest temat rzeka i ten temat się, powiedzmy, nigdy nie skończy i wypadki były, są i będą. Chcemy tutaj oczywiście, żeby ich było jak najmniej, dlatego chcemy też jak największej ilości, powiedzmy, dzieci i młodzieży przypominać o tych wszystkich zasadach bardzo ważnych i też o pewnych umiejętnościach, które powinny pozyskać, jeżeli chodzi o ratowanie życia. Niestety wakacje mają to do siebie, że zapominamy o wielu rzeczach. Wydaje nam się, że właśnie ten okres wakacyjny nas zwalnia z pewnej takiej odpowiedzialności. I niestety czasami tak jest, dlatego tym bardziej taka akcja jest ważna, żeby po prostu uniknąć takich nieprzyjemnych zdarzeń, żebyśmy wszyscy po wakacjach cali i zdrowi wrócili do szkoły. Każdy uczestnik na zakończenie wydarzenia otrzymał tak zwane woreczki życia. Maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe, a jednocześnie na smyczy są wypisane wszystkie numery ratunkowe wszystkich służb, które są dzisiaj tutaj na miejscu. Sama szkoła otrzyma również dzięki wsparciu miasta, dzięki środkom z budżetu miasta, otrzyma szkoleniowy defibrylator, no i oczywiście zestaw fantomów, takich już bardziej profesjonalnych, również do celów szkoleniowych. Sternik jest następny. Mu, 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 mu. Dobrze. Do łodzi. Kto zawiązał, do łodzi.